W dzisiejszym odcinku jesteśmy razem z byłym młodym Messi, okrzykniętym gwiazdą internetu. Zobaczymy, czy dzisiaj, po latach, ten chłopak potrafi grać w piłkę. Bo ile już masz lat? 15. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Adidas wraz z nową piłką Adidas Football Libre. Wygląda świetnie. Jak Adidas mówi, jest to połączenie nowoczesności z ekologią. Dlaczego? To powiem Wam teraz. Jest wykonana z biomateriałów, a bezszwowa, zgrzewana termicznie konstrukcja zapewnia precyzyjną kontrolę. Śmiała grafika czerpie inspirację z barw 24 krajów uczestniczących w Euro 2024. Ale co najważniejsze, razem z Sewerynem zobaczymy, czy ta piłka, którą będą grali najwięksi piłkarze na świecie na Euro 2024, mam nadzieję, że Polacy również, mamy taką nadzieję. Ta piłka wygląda bardzo fajnie, ale zobaczymy, jak w rzeczywistości się sprawdzi. Przedłużać nie będziemy. Zaczynamy od pierwszej konkurencji, rzuty karne. Walka. Jesteś gotowy? Nie. Dobra. Wołem się trochę do ciebie. Bez rozgrzewki. No, żartuję, oczywiście rozgrzewka jest najważniejsza. Rozgrzewaliśmy się bardzo długo. Dobra, zaczynamy. Piłkarz. Żuwik. Dobra, młody Messi. Po latach jest dobry. Nie, ale to nie miał być były? No były, raczej były. Zobacz. To na pewno już nie młody. No. Jak wygrasz teraz tą konkurencję w rzutach karnych ze mną, troszkę mi humor zrzędł, bo to nie był fajny pomysł, ale jak już zacząłem, to muszę to powiedzieć. Jeżeli wygrasz teraz tą konkurencję, no nie jestem, chciałem mieć tą piłkę dla siebie, jest taka piękna, ale dobra. Jeżeli wygrasz tą pierwszą konkurencję teraz, daję ci tą piłkę. Dobra, ja jestem. Dawaj. No. PMTC. Zapek w formie. Ej, chyba trzeba jeszcze raz powtórzyć. Nie trzeba. Co ja zrobię? Bo presji, ja nie mogę mieć presji. Sewery, zróbmy tak. Ale to już przepuszczałem. Dobra, także koniec odcinka na dzisiaj. Trzeba mu dać chyba, nie? Tak szczerze. Tak. Ej, wygrałem już, daj. Dobra, dawajcie na next. Daj moją piłkę. Nie dam ci jej. Dobra, ale zrobimy później tak, że o dwie piłki. Jak ja wygram, to oddajesz mi tą. Jak ty wygrasz, daję ci dwie, dobra? Dobra. No, także na luzie. Mamy 7 konkurencji w tym odcinku jeszcze. Tak? No. Mamy wszystko fajnie zaplanowane. No ale nie dam mu wygrać, nie dam. Chociażbym miał naprawdę tutaj latać. Konkurencja numer 2, tradycyjny slalom. Oczywiście piłeczka po rzutach karnych sprawuje się fajnie moim zdaniem. Co uważasz? No, według mnie jedno z lepszych, jaką grałem, tak szczerze powiedziałem. Jeszcze musimy ją potestować bardzo dobrze, żeby tak naprawdę wysunąć takie prawdziwe wnioski, ale już przedłużać nie będziemy i ruszamy z konkurencją. Numer 2, jeszcze nie o kolejną piłkę dla ciebie, jeszcze nie. Ja muszę sobie na spokojnie, wiecie, pójść później z tym, nie? Na spokojnie. Czy spróbujemy tutaj... Ej, ale wiecie, co jeszcze jest najfajniejsze? Że to ja mam władzę nad konkurencjami. Czyli teoretycznie mogę sobie wymyślić takie konkurencje, które wiem, że on przegra. Nie? Nie ma takich właśnie. Nie ma? A jakich ty umiesz? Nie no, po połowie mamy wymyślone. Znam takich jak ty. Znasz? Znam. Tak mówili, a później przegrywali. Mówię o młodym Messi. Graj, że... Ja, dobra, lecę, no. To już jest ważne. Lepa, ja jestem teraz spokojnie, bo wiesz, dla mnie tak szczerze to jest takie o. O, takie o. Patrz! Co tam mówisz? Jak powiedział, tak zrobił. Odpalił się. Zejszło. Jak było powiedziane, tak było zrobione. O, to sobie próbno. Tak jest. Ojojo. Masakra. Sam się zdziwił. Co? Sam się zdziwił, widziałem to. Prosto bramkarza. A spokojnie. Trzymamy tyle konkurencji. Trzeba taką strategię zrobić, ale coś mi humor spadł. Coś myślałem, że a po drugą konkurencję właśnie wygrywam? No, zobaczmy, czy to strzelasz. Ale Nikodem, mówię, ty bronisz coś, czy co? Ja broniłem ten strzał. No ale mój. Strzelaj, no. Ja pierdzie. Dobra, dzięki. Dawaj mi drugą piłeczkę. Masz tu? Przecież nie ustalaliśmy na tej konkurencji tego. No jak? No to na innej konkurencji. A. To nie było jeszcze umówione. Okej, panie Kubie. No i co, Stadery? Mam się śmiać?
Lecisz od razu, tak? Oj, ty chyba sobie nie od tej strony zaszedł. Dobra, pójdę tu. Ej, bronisz coś? Ej, gość jest dobry. Ej, no jest, nie no, trzeba przyznać, no. Gra dobrze. Nie, kopię tylko coś, wiecie? Co teraz? A to ty wybierasz. Przecież ty to ustaliłeś. Tak chcesz uzgadniać, gada, że... Bo Severin ustalił konkurencję. Dobra, konkurencja numer 3, Two Touch Challenge. Zaczynamy, pierwszy mogę ja strzelać, czy ty chcesz pierwszy, co? Zaczynaj. Dobra, lecisz tam, podajesz mi piłeczkę, ja przyjmuję i uderzam na bramkę. Po przyjęciu oczywiście strzał z D. Zobaczymy, jak piłka się sprawdzi. Bezbłędny! Ej, faktycznie on wszystko co mógł to strzelił. To są jaja już jakie. Mówię mu, żeby coś bronił. Nie, nie obroni. Nie obroni. Dawaj, po drugim strzale. Nie, czy o piłkę ci powiem, po konkurencji ci powiem. Co jest? A mi takie coś obronisz? Kadrowicz jednak widać. Nie? Jest bliżej? Nie. Jest, no. Uuuu. No. Pierwsza zepsuta moja. Z tego ty się cieszysz, Kuba. Mam szansę wygrać? To być tak. Może ta konkurencja będzie o piłkę. Nie, no Kuba. Pokaż to. No nie była. Co? Karate kid! Nie, dobra! Karate cap! Chcemy nagrać filmik, ale Nikodem postanowił sobie wejść po gawędki. Urządzić gawędę sobie. No. Dobra, ruszamy, kolejna konkurencja. Tym razem mamy trzy pozycje ustawione. Raz, dwa i trzy. Zaczynamy, trzy rzuty wolne, zobaczymy, kto tu zwycięży konkurencję. Rozpęd. Proste podbicie. Biorę rozpęd z kilometra. Dobra. Aj. Dobra. Pęto co? Zmieścił, zmieścił. Nie, Doro, nie. Co? Co to było? Dzięki. Dawaj, no. Dobra, tutaj Kuba cię niszczy, już nie tam nie. No, już koniec tego, dobrego. Prawa, lewa, nie wybiera. Nie zastanawia się, kurde. Tylko leci. Dobra, co to jak ty jesteś jeszcze większym ręcznikiem niż myślałem. Czapek, jaka interwencja! Myślę, że bym przekonany, że wejdzie. Ja też. Byłem przekonany. No, tak lata. Dobra! Nie ruszamy, konkurencja numer 5. Czy to była która? Tak, 5. No, jak jest. On by w łeb dostał. Teraz piąta, tak? Trafiłem. Piąta, szósta, siódma. Pamiętaj, że mam jeszcze szansę wygrać wszystko. Nie, nie, nie. Chciałoby się, chciałoby się. 3-1. I jeszcze zostało nam ile konkurencji? 3. O! No idealnie, żeby sobie wygrać. Po dwa strzały, sam na sam, szybka konkurencja, szybkie pokonanie młodego Messiego i lecimy dalej. Jesteś gotowy, Nikodem? Nie. Nie jest, akurat. Dobra, graj. To sam na sam z całym brąkarzem. No tak, a co? Jasne! Ej, ale się zestresowałem, chłopaki, naprawdę. Chłopaki. Chłopaki, naprawdę. Dawaj. Po ostatnim strzale, dawaj. No. Jest, jest! Czemu on do tego nie biegł? Biegłem. To jeszcze nie liczyłem, że chyba nie osiągnę. Ale fart, ej, naprawdę.
No nic, remis. No dogrywka. Nie, nie robimy dogrywki. Mamy remis. 4-2 w konkurencjach. Zostały nam jeszcze dwie konkurencje, tak? Kuba się rozstrzelał, patrzcie go. Lecimy, teraz mamy tak. Jak jest 4-2 w konkurencji, albo jest remis teraz, dobra, no to tak. Lecimy, szybka poprzeczka. Kontynuacja tam. Zrobicie poprzeczkę, jakiś meczek 1-1 i tyle. Tak, dobra. Było. Nie, było, szczerze. Było. Szczerze było, nie? Było. No było. Seweryn, jak teraz trafisz, to... Jak nie trafisz, to wiesz, jak jest wynik. Ale trafię. Ej, gdzie? Maniusz. Skąd robiłem? Z żółtej. Z żółtej strzelałem. Dawaj. Nie ma. Gonisz, Kuba. Gonię. Mamy jaki wynik? Powiedz na głos. 4-3 dla mnie. 4-3. Damy radę jeszcze. Dobra, postanowiliśmy razem z Sewerynem, bo ja wyznaczyłem tą konkurencję jako ostatnią, gdzie uderzamy strzały z dystansu. Po prostu wystarczy trafić górą do bramki z pierwszej, drugiej i trzeciej odległości, ale Seweryn uważa, że to przegra i że będzie to nieuczciwe. Jedynie ma tu szansę. I że będzie to nieuczciwe, więc zdecydowaliśmy, że będzie ta konkurencja, a później zrobimy jeszcze jeden meczyk, 1-1, okej? Jesteś zadowolony? Tak. I robimy o piłkę w meczyku. Dobra, inaczej. Później zrobimy meczyk. Jeżeli wygrasz w tym meczyku, dostajesz dwie piłki. Jeżeli przegrasz, tracisz to jedną. Dobra? No ale jak? Gościu 15 lat, wiek seniora, on mówi, że nie trafi, nie dokopie do bramki. Seniora! No nie, tak jest? No człowieku, to już jest senior, to dziad, nie? Ale senior jest od 15 roku życia. Biegaj, że tak. Kopie, no ale co ty myślisz, że... No. Maniuś! Strzelaj, że tak. Nie wiem. Dawaj, za piłę. Ja myślałem, że nie trafi. Tak, ja myślałem, że nad tą, nad bramką. Może być jeden kozioł? Nie. Sam żeś jest kozioł. Ja no tak szczerze, przecież to i tak trafi. Nie ma. Gol, wpadł. Dobra. Widziałem bardzo dobrze, byłem bliżej niż wy wszyscy. Dobra, wpadł. Zaraz i tak nie trafisz tutaj. Dobra, leci. No dawaj. Biegnie. No, dobra. Nie jest daleko. To wszystko jest w twojej głowie. Ale fakt. Dzięki. Ale fakt. No, ale patrz, teraz szczerze, on będzie miał taką presję, że on nie trafi. Ej, 2-2. 2-2. Tak jest. Kupisz, zobacz, jak się strzela w żwirówkach. Zapytaj się. Dobra, ja teraz. W żwirówkach się gorzej strzela niż w kortach. Ale kosią zapytać. Pytam się was, widzowie. Nie. Czy w żwirówkach strzela się gorzej niż w kortach? Ej, teraz ja trafiłbym. Ale ja teraz strzelam. Małe chłopie! Strzelę. Nie no, popłakam się troszkę, no i zdecydowaliśmy, że robimy jeszcze tak, jeden. Tak, no. Szczerze szlochałem strasznie. Że tak. No dobra, żartuję. Mamy tak. Kamerzysta z tyłu, jaki wysyp cringe'u na twarzy. Dobra, zaczynamy meczyk, 1-1. Jeżeli wygrasz, zdobywasz dwie kolejne piłki. Jeżeli przegrasz... To dajesz mi piłkę. To dajesz kamerzyście piłkę. Nie no, zostawimy mu tak. Dobra, lecimy, chodźcie. Zaczynamy meczyk, oczywiście zaczyna lepszy. Myślałem, że zaczniesz. Dam go się. O, jak się odbiła od niego. No to zaczynam. Do trzech? Tak, dawaj no. Co to było? Ue, jaka obrona! Widziałeś go? Jackie Chan! A kiedyś był szybszy. Kuba, jaki spokój! Ej, dobra! Chodź z tego! O kurde! Ej, jest tak śliska piłka. Tak śliska, to patrz tam. Ojej! O kurde! Ej, już nie mam siły. Koniec! Koniec! Coś już w ogóle wydaje ogólnie, że ja strzeliłem dwie bramki, ale sprawdziliśmy, nie strzeliłem dwóch bramek. W czym się wydawało, że strzeliłem dwie? Dobra, na swoją, bo ci teraz pokażę, jak się gra. Jakieś szamańskie rytuały.
Pełna siła, nie ma, że nie. Supek. A ja się zmęczyłem już, tak. Najgorsze jest to, że jak on strzeli, to ma dwie kolejne piłki. No. Ej, bo może mi się przyszło. Wyszło. Nie, no nie. Może ja widziałem przyszłość przedtem, ej! Ty, to jest możliwe. O, jest. Takie coś widziałem. Ej, przysięgam wam. Takie coś widziałem. Ej, jest takie już jest. Ja już jak przegram. Ile jest? Nie wiem, chłopie, ja nagrywam bez oczu. A co ty robisz? Ja chyba nie mogę na to patrzeć, nie? Co ty robisz? Co? Broniłem to. Szczerze, współpraca z Adidasem, to trzeba mu coś dać, no nie? Podaj. Ej, nie, dobra! Proszę! No, jeszcze z siatką! Wygrał, szukamy chętnych do pokonania młodego Messiego, oprócz kamerzysty. Tak. Dobra, także podsumowanie, piłeczki. Wszyscy nie możemy doczekać się nowych mistrzostw, tak? Teraz mamy fajny czas, jeszcze świąteczny. Najlepszy moment na to, żeby taką piłeczkę sobie zakupić. Ona jest dla ciebie i jeszcze inne też są dla ciebie. Dzięki. Ale muszę ci ją dawać, tak szczerze? No dawaj, dawaj. To dobra. Fajna taka. Będziesz pokazywał kolegom? Ale ciekawa jest ta piłka, ładna jest strasznie. Dobra, także to byłoby na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. No i co tu tak szczerze więcej można mówić o piłce? No, piłka jest piłką, gra się nią bardzo dobrze. Wygląd jest super. Zastosowanie takiej technologii też jest ok. Ma to swoje plusy i minusy, ale bardziej jesteśmy oczywiście na plus. Także do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Co, Seweryn? No. Może dzisiaj, kiedyś, może jeszcze kiedyś wrócimy. Dzisiaj cię zniszczyłem. Dobra, żółwik. W kontakcie.